Witajcie moi drodzy na filmie informacyjnym a propos zmian na kanale, jeśli chodzi o Patronite'a, który pojawił się ostatnimi czasy w moich profilach. Mogło Was to trochę zdziwić ze względu na to, że aż tak dużo osób nie subskrybuje jeszcze moich kanałów, nie ogląda mnie za bardzo i nie jestem aż tak znaną osobą, która mogłaby się na to, że tak powiem, chcieć porywać, ale zrobiłem to. Założyłem sobie konto na Patronite i teraz wyjaśnię Wam pokrótce, jak można zostać patronem, założyć konto, zarejestrować się i jak można wspierać moją osobę, wspierać to, co robię i wspierać to, jak będzie się kanał rozwijał, w jakim kierunku, jak szybko. I tutaj będzie to powiedziane. W tym momencie mamy przed sobą panel zarządzania, który pojawia się, jak zrobimy zaloguj, zarejestruj. Można zarejestrować się kontem Google w tym momencie, tak jak ja to mam zrobione, czyli połączone wraz z moim kontem YouTube'owym, żeby nie musieć tutaj jakoś skakać, czarżować. Jak na panelu zarządzania jest strefa patrona, czyli ta, która będzie Was najbardziej interesować, którą zaraz Wam wyjaśnię. Jest również strefa autora, którą zakłada się w momencie, kiedy właśnie tak jak na przykład ja próbujecie coś stworzyć i potrzebujecie na to funduszy, czy żeby ktoś Was wsparł finansowo w jakikolwiek sposób. Tutaj przechodzimy do strefy i to jest akurat strefa patrona, no moje konto. Jest wizytówka tego, jak mojego opisu całego. Starałem się Wam to przedstawić jak najlepiej, swoją osobę i całą resztę. Są linki do mojego Twitcha, do Discorda, na którego Was serdecznie zapraszam, gdzie będzie można normalnie ze mną porozmawiać, jak i porozmawiać z bardzo dużą ilością naprawdę fajnych osób. Obok wizytówki mamy cele. Cele, które w większości są tak naprawdę przyziemne, bo to są rachunki i lepszy internet, dzięki któremu będę mógł streamować lepsze rzeczy, ładniejsze, ładniejszej rozdzielczości i bardziej nowsze gry. Ze względu na to, że mój, że tak powiem, internet jak na razie jest taki, jaki jest i nie mogę za bardzo przesadzać z mocą obliczeniową gier. Patrz, Wiedźmin 3 mi klatkuje, Horizon mi klatkuje, nowsze gry wszelkiego rodzaju również, dlatego jak na razie skupiam się na tym, żeby streamować coś starszego. Na lepszy sprzęt, ze względu właśnie na to, że im lepszy sprzęt, tym lepsze streamy dla Was. Każdy, kto zostanie patronem w zależności od tutaj progu, bo progów są 4, jest 5, 10, 15 i 25 zł, może otrzymać ode mnie certyfikat zrobiony ręcznie przeze mnie i przez moją grafik i zostanie on wysłany elektronicznie do każdego wspierającego na Patronite, na maila, którego ma powiązanego z kontem Patronite. Do tego będzie wyróżniony na filmach, które będą szły na YouTube'a. Będzie wyróżnienie ode mnie bezpośrednio z podziękowaniem.
żeby zostać patronem stricte już na stałe raczej nie, ale trzeba chcieć wspierać twórcę. Ponieważ w momencie, kiedy wspieracie twórcę, w tym przypadku moją osobę, jesteście również współtwórcami tego, co dzieje się na kanale, co dzieje się z kanałem i tego, jak dalej będą wyglądać moje streamy, jak będzie wyglądać to, co robię, w jaki sposób to robię. Klikając zostań patronem na danym progu, mamy wybór progu, jeszcze raz, czy na pewno, żeby na pewno się upewnić, klikamy kontynuuj i mamy możliwość wyboru tutaj albo kartą, czyli wszelkiego rodzaju karty płatnicze i inne tego typu rzeczy, albo przelewem. W tym momencie klikniemy kartą płatniczą. Ja nie wpiszę swoich danych osobowych, mam nadzieję. No. Mamy realizacja karty, wszelkiego rodzaju dane. Ja swoich danych podawał jak na razie tutaj nie będę, ponieważ zostałbym swoim własnym patronem. Ale was zachęcam do tego, żebyście wspierali mnie tu, czy na Twitchu, czy na YouTubie, na moich streamach, wszędzie są informacje a propos tego. W linku w opisie będzie link i do Patronite'a, i do wszystkich social mediów, do naszego Discorda. Będę wam naprawdę bardzo wdzięczny za pomoc, za to, że chcecie, abym się rozwijał dalej, abym mógł pokazać wam jeszcze lepsze rzeczy, jeszcze lepsze filmy, jeszcze więcej streamów. Do tego na stronie Patronite'a również będą wszelkiego rodzaju moje posty, informacje, których mogłoby nie być na przykład na Discordzie, czy na samym YouTubie, czy Twitchu. I wasze komentarze. Komentarze osób, które zostaną patronami. I każdy z tych komentarzy ja będę czytał. Będę czytał, będę starał się odpowiedzieć. Tak samo jest na YouTubie, że ja wszystkie komentarze czytam. Staram się odpowiadać, każdy komentarz praktycznie lajkuję, te, które mi się najbardziej spodobają, dostają ode mnie serduszko. W galerii jak na razie są tylko i wyłącznie miniaturki do filmów, które są na kanale. Przepraszam was. Miniaturki do filmów, które są na kanale. Pewnie w międzyczasie będzie pojawiać się dużo więcej tutaj rzeczy do galerii. Może będą jakieś filmiki, shorty, skróciki z live'ów, bo to tutaj będzie naprawdę rozwijane. Ja ze swojej strony będę starał się, aby moja praca, że to tak powiem, ponieważ to, co robię, jest w jakimś stopniu moją pracą, było najlepsze. Było jak najlepsze, było w jak najlepszym stopniu zrobione i naprawdę dam z siebie jak najwięcej i jak najwięcej będzie można tutaj wszystkiego zobaczyć. Na tą chwilę jak na razie nie mam nie ma tutaj nikogo, kto byłby wspierającym, ze względu na to, że strona ruszyła niecałe 2 miesiące temu. Trzeba było poczekać na autoryzację i parę innych rzeczy związanych z celami, związanych z samą stroną. Do tego
jak będziecie na Discordzie i w końcu naprawią bota do Patronite'a, to tam też będzie parę informacji podanych. Ja też będę informował co i jak. W tym momencie prężnie staram się rozwijać. Widzieliście stronę, jak wygląda, mniej więcej co, gdzie i w jaki sposób zrobić. Ja na tą chwilę z wami się żegnam. Życzę wam miłego dnia, poranka albo wieczora, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film. I zapraszam. Zapraszam, naprawdę serdecznie was zapraszam do tego, żeby zostać patronem, żeby zajrzeć na Discorda, na streamy. A w tym momencie trzymajcie się, na razie i bye. Do następnego. Zobaczymy się na streamie. Mam taką nadzieję. Cześć.